Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej prezentacji książki wspomnień marszałka Mannerheima. Szczególnie gorąco pragnę przywitać panią ambasador Finlandii, panią Hannę Lehtinen, która bardzo nam sekundowała od początku przygotowań nad tą książką. Ta książka jest rzeczywiście niezwykła, bo w Polsce niewiele wiedziano o marszałku Mannerheimie. Szczególnie w okresie komunistycznym on był zwalczany, była taka zmowa milczenia długie lata. Te prawie pół wieku komunizmu zrobiło swoje. Propaganda przedstawiała marszałka jako faszystę. I tak samo zresztą dotyczyło to postaci Józefa Piłsudskiego. Cenzurowano wszystkie wzmianki o ich czynach. Cenzura i propaganda zrobiła swoje. Ta książka to jest drugie wydanie. Pierwsze wydanie ukazało się też nakładem edycją spotkania w 1992 roku. I wtedy ta książka zniknęła po prostu z półek. Mam nadzieję, że to samo będzie dzisiaj. Osoba marszałka Mannerheima jest szalenie ważna, albowiem to był bohater, który ocalił niepodległość Finlandii. I można powiedzieć, że są pewne historyczne porównania, bo tak samo jak Józef Piłsudski doprowadził, czy miał ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, tak samo marszałek Mannerheim przyczynił się do niepodległości Finlandii. I właśnie w przyszłym roku będziemy, te dwa nasze narody będą obchodziły rocznicę niepodległości, bo oba te kraje walczyły z totalitaryzmem rosyjskim, ale potem, co najważniejsze, bolszewickim. I tutaj osoba marszałka odegrała wielką rolę. Nie muszę Państwu wspominać, że w 1940 roku Sowieci stracili około miliona żołnierzy w wojnie fińskiej i dzięki temu, dzięki przywództwu i dowództwu fińskiemu i w szczególności marszałkowi Mannerheimowi, Finlandia zachowała niepodległość. Także myślę, że w polskich sercach zawsze była sympatia dla Finlandii. Chcę powiedzieć, że w 1940 roku, kiedy wojska polskie znalazły się w Narwiku, kiedy zaczęła się wojna fińska, przewidywano, że jednostki polskie z Norwegii będą przerzucone do Finlandii, ale zostało zawarte z Sowietami zawieszenie broni, więc do tego nie doszło. Trzeba też wspomnieć o udziale około 3000 ochotników polskich w czasie rewolucji, którzy walczyli też o niepodległość Finlandii w 1918 roku. Ale teraz chciałbym oddać głos pani ambasador, która tyle wysiłku włożyła tutaj w Warszawie, żeby wczoraj otwarto wystawę poświęconą marszałkowi Mannerheimowi, a dzisiaj zaszczyciła swoją obecnością na naszej skromnej prezentacji. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. I spróbuję mówić po polsku i niestety moje polskiego nie jest bardzo dobrze, ale... Szanowni Państwo, jestem bardzo zadowolona, że możemy dziś w roku stulecia niepodległości Finlandii zaprezentować Państwu drugie wydanie wspomnień Mannerheima.
Wznowienie tej publikacji po polsku jest doskonałym sposobem uhonorowania czcicia i dorobku fińskiego bohatera narodowego 150 lat po jego urodzeniu. Pierwsza publikacja miała miejsce we Finlandii w latach 50. Jednak Mannerheim cały czas fascynuje odbiorców w Finlandii i za granicą. 150. rocznica urodzin marszałka Mannerheima po raz kolejny stała się okazja do nowych badań i miejmy nadzieję, że niektóre z nich trafią również do polskiej publiczności. I jak mówi pan Jeliński, ze względu na zasługi w umacnianiu niepodległości Finlandii, Mannerheim jest często porównywany do Józefa Piłsudskiego, którego 150. rocznica urodzin jest również obchodzona w Polsce w tym roku. Ambasada Finlandii wspólnie z naszym polskim partnerem Łazienki Królewskiej i Muzeum Piłsudskiego planuje na jesieni tego roku jeszcze inne wydarzenie związane z Mannerheimem i Piłsudskim. Mam nadzieję, że spotkamy się również w tych okolicznościach. Na koniec chciałabym bardzo podziękować panu Piotr Jekwińskiemu i jego wydawnictwu za współpracę przy drugim wydaniu wspomnień. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos pani Annie Kulickiej, która przyczyniła się do powstania też tej wystawy razem ze swoim mężem Finem i poprosiliśmy ją, żeby przedstawiła sylwetkę marszałka Mannerheima. Dziękuję bardzo. Ja może nie jestem najwłaściwszą osobą, żeby opowiadać państwu historię o historii. Ja już jestem po prostu zwykłym dziennikarzem i autorem tej wystawy. Brakuje tutaj wśród nas mojego małżonka, który jest fascynatem historii Polski i Finlandii i od wielu lat bardzo pragnął zrobić coś w tej sprawie. I chyba nie popełnię świętokradztwa, jeśli powiem, że właśnie kontakt pana Jeglińskiego z ambasadą został zainaugurowany z jego inicjatywy, a potem taki piękny owoc stał się efektem tej współpracy, co nas wszystkich bardzo cieszy. Produktem ubocznym niejako jest nasza wystawa, którą państwo będziecie mogli obejrzeć od jutra, od czwartku na Krakowskim Przedmieściu. Zapraszam na otwarcie 8 o 18 w Domu Spotkań z Historią, ale też chciałabym powiedzieć parę słów o Mannerheimie. Otóż marszałek Mannerheim, kiedy się rozmawia z Polakami, którzy nie interesują się jakoś szczególnie historią, jest postacią znaną. To znaczy zwykle mówi się tak w pierwszym odruchu, to tak, to taki fiński Piłsudski. I chociaż początki ich dziejów były zupełnie różne i sympatie polityczne, to mimo wszystko spotkali się i fizycznie, i politycznie w jednym punkcie, mianowicie w 1919 roku doszło dwukrotnie do spotkania Mannerheima i Piłsudskiego w warszawskim Belwederze. I tutaj wspólnymi tematami były dwie sprawy. Była kwestia Międzymorza, koncepcja Piłsudskiego, która bardzo się Mannerheimowi podobała, aczkolwiek z różnych powodów nie doszło do kontynuowania tej koncepcji. I druga sprawa, kwestia rozstrzygnięcia stosunków z Rosją. Tutaj obaj mężowie stanu oczekiwali, że biali generałowie zechcą poprzeć koncepcję niepodległości Finlandii i Polski. Kiedy to się nie stało, również i nasi mężowie stanu odwrócili się od Rosji i realizowali koncepcję niepodległości obu krajów w sposób
znany Państwu właśnie z historii. Ale jednocześnie, kiedy rozmawia się z Polakami o Mannerheimie, zwykle okazuje się, że nie wiedzieli, że spędził on 7 lat, no właściwie prawie 9 lat w Polsce i że w swoich wspomnieniach, o czym Państwo przeczytacie między innymi z tej książki, wspomina te lata jako najszczęśliwsze lata jego życia. Myślę, że wszyscy wspominamy lata, kiedy byliśmy młodzi, piękni, zdrowi i bogaci, jako najszczęśliwsze lata naszego życia, ale rzeczywiście i pozycja Mannerheima w Polsce i jego kariera były szczególne. Przyjechał tutaj do Polski w 1889 roku po raz pierwszy jako kawalerzysta, husar, zaraz po szkole oficerskiej. Była to jego pierwsza pozycja zawodowa w karierze wojskowej. A stało się tak za sprawą przypadku, ponieważ jego marzeniem było służyć w oddziałach jego cesarskiej mości w Sankt Petersburgu, w prestiżowej jednostce, ale nie było akurat wakatu, no i tą metodą został oddelegowany do Kalisza. Kalisz był trochę nudny dla Mannerheima, ale były tam wspaniałe konie i to była pasja Mannerheima. On już jako dziecko miał swojego własnego konia i tutaj, że tak powiem, te konie pochłaniały go bez reszty i oczywiście rozwijanie kariery wojskowej. Kiedy się zwolniło miejsce w Sankt Petersburgu, na skrzydłach poleciał do Sankt Petersburgu, potem jego kariera nabrała jakiegoś gwałtownego przyspieszenia, ożenił się, zaczął awansować, wreszcie został wysłany na wojnę rosyjsko-japońską, na której zdobywał szlify przywódcze i tutaj nauczył się też technik nowoczesnej walki, dowodzenia w nowoczesny sposób kawalerią, które te umiejętności przeniósł potem do Polski właśnie, kiedy został oddelegowany do Mińska Mazowieckiego. Ta moja czerwona twarz dzisiaj to jest skutek wizyty w Mińsku Mazowieckim, ponieważ dzisiaj tam poświęcano taki specjalny kopijnik pamięci Mannerheima. Pani ambasador zresztą też tam była, ale jakoś mniej wrażliwa na słońce niż ja. Proszę mnie kopnąć, jak będę mówiła za długo, dobrze? Bardzo. No tak, czyli ten Mińsk Mazowiecki, który wówczas się nazywał Nowomińsk. I do dziś jeszcze tam stoją budynki koszar, w których stacjonowała, tu muszę sięgnąć do ściągawki, stacjonował, to się nazywał 13 Włodzimierski Pułk Ułanów, ponieważ Mannerheim no, przez całą swoją karierę był głównie ułanem i tamten 13 Włodzimierski Pułk Ułanów znany był z tego, że była to dosyć niefortunna jednostka, mało zdyscyplinowana. I tę jednostkę Mannerheim doprowadził do takich kwalifikacji, że stała się jedną z najlepszych, a to spowodowało jego kolejny awans, został przeniesiony do Warszawy. No i tu zaczęło się piękne życie, nie tylko wojskowe i kolejne awanse, ale też liczne kontakty z polską arystokracją. On był tam mile widziany, bo jeszcze w czasach, kiedy stacjonował w Sankt Petersburgu, odwiedzał polskie zacne rodziny arystokratyczne. Między innymi kupował konie dla wojska carskiego, wybierał najpiękniejsze, najszlachetniejsze, najwspanialsze rumaki. No i tam w owym czasie zaczęły się te kontakty z naszą polską arystokracją i trwały przez długie lata, przez wszelkie zawieruchy wojenne XX wieku, praktycznie do końca życia Mannerheima. I niedawno zostały odkryte listy,
korespondencja Mannerheima z okresu wojennego, z okresu II wojny światowej i po II wojnie światowej, w której okazuje się, że wielu Polakom pomagał i to, o czym pan Jegliński wcześniej mówił, ten krytyczny stosunek do jego współpracy z Niemcami, miały też swoje jasne strony, polegające na tym, że właśnie w kontaktach między innymi z Hitlerem wyreklamował szereg osób, czego dowodzą listy z podziękowaniami. Jeśli chodzi o karierę wojenną i powojenną, myślę, że wszyscy Państwo doskonale orientujecie się, jak wyglądała najnowsza historia. Na pewno warto wspomnieć jeszcze o takim krytycznym momencie w życiu Mannerheima, ponieważ w którymś momencie musiał podjąć dosyć dramatyczną decyzję życiową. Jego kariera rozwijała się tak wspaniale, że w 17 roku de facto był wodzem armii rosyjskiej. I z chwilą, kiedy Imperium Rosyjskie upadło, kiedy rewolucja przejęła stery władzy, Mannerheim został odsunięty, nie został zdegradowany, ale został zakwalifikowany jako generał, który nie rokuje nadziei na to, aby przeszedł na stronę rewolucji. W związku z tym został odsunięty do rezerwy i w tym momencie podjął decyzję życiową. Jeszcze chciał wracać do Polski, jeszcze myślał, że może zostanie ambasadorem Finlandii w Polsce, jeszcze miał takie mrzonki, o czym czytamy w listach Lubomirskiej, księżnej Marii Lubomirskiej, we wspomnieniach księżnej Marii Lubomirskiej, ale w końcu podjął decyzję powrotu do Finlandii, no i tam okazał się mężem opatrznościowym i właściwie jedyną osobą, która mogła poprowadzić Finlandię po proklamowaniu niepodległości do rzeczywistego uzyskania tej niepodległości w 1918 roku, kiedy trzeba było, choć była proklamowana, walczyć o tę niepodległość w wojnie, którą niektórzy nazywają wojną domową, inni nazywają wojną niepodległościową. Tak czy inaczej wraz z oddziałami białych doprowadził Finlandię do niepodległości. Ja myślę, że w tym momencie skończę, bo nie chciałabym się zapętlić w szczegóły, w których mogłabym popełnić błąd. Naprawdę bardzo tutaj brakuje mojego małżonka, który by to wszystko Państwu bardziej precyzyjnie opowiedział, ale myślę, że poza historycznym aspektem jest jeszcze ten osobisty aspekt i chyba o tym chciałabym na koniec jeszcze powiedzieć. Mannerheim przez całe swoje życie był osobą pełną esprit, osobistego uroku, bardzo przystojnym mężczyzną, który zwracał na siebie uwagę dam. Ale oprócz tego był osobą wielkiej szlachetności. I w okresach, kiedy sytuacja polityczna wymagała tego od niego, dla dobra swojego kraju, wycofywał się z życia politycznego i w tym czasie organizował całą masę działań, które miały charakter społeczny i które były niesłychanie ważne dla tworzenia jakby substancji państwa fińskiego, a więc Czerwony Krzyż, a więc harcerstwo, a więc organizacja wolontariuszy, którzy właściwie w okresie międzywojennym byli przygotowywani do tego, żeby potem stanąć, żeby potem tworzyć tę armię fińską, która tak skutecznie w latach 39-44 walczyła o fińską niepodległość. To chyba tyle tytułem wstępu.
jeżeli państwo zechcecie, prawda, coś zapytać tutaj obecnych, to bardzo prosimy o jakieś czy pytania, czy uwagi. No i może ja powiem. Mannerheim w tym okresie, gdzieś 45, został prezydentem państwa i prowadził przede wszystkim pertraktacje pokojowe z Rosją. Jego wielką zasługą było to, że w odpowiednim momencie Finlandia wycofała się, ogłosiła neutralność i rozpoczęła negocjacje za via rząd szwedzki, negocjacje z Sowietami. I udało mu się doprowadzić do pokoju. Finlandia wtedy poniosła pewne straty terytorialne, ale ocaliła swoją niepodległość, a później musiał opuścić Finlandię i zmarł w Szwajcarii w 1951 roku. I ileś lat później Finowie sprowadzili jego prochy, jest pochowany w Helsinkach. Trzeba wiedzieć, że powojenna sytuacja w Finlandii była szalenie trudna. Sowieci tam zmontowali działania partii komunistycznej i via ta partia próbowali rozmiękczać Finlandię. I cały czas te lata 50. to były najbardziej niebezpieczne lata. Od 45 do chyba 50 któregoś roku to były najniebezpieczniejsze lata dla niepodległości Finlandii. I dzięki postawie Mannerheima, jego poświęceniem udało się Finom ocalić tą niepodległość. Proszę bardzo. Niezweryfikowany pozytywnie przez sowiecką Rosję. Gdyby stało się inaczej, gdyby został do tego korpusu powołany, czy rozważał możliwość, czy w ogóle zastanawiał się nad tym, żeby, że tak powiem, stać się tym dowódcą, czy też jednym z dowodzących na życie. Takie może są jakieś zapiski na ten temat. Gdyby się stało inaczej, gdyby na przykład, no nie wiem, w tej chwili w tamtym czasie podejmował takie decyzje strategiczne, myślę, że historia płata figle i w związku z tym powoduje, że w naszym życiu następują jakieś gwałtowne zwroty. Mannerheim zawsze był patriotą fińskim i jako taki był szanowany szczególnie przez polską societę. I na przykład w momencie
kiedy została proklamowana niepodległość Polski, wszyscy carscy generałowie zostali wykreśleni z klubu myśliwskiego, za wyjątkiem Mannerheima, ponieważ on w swoich kontaktach z, jak to nazywa, polskimi przyjaciółmi zawsze okazywał bardzo głębokie zrozumienie dla sytuacji Polski, ponieważ czytał ją przez pryzmat sytuacji fińskiej. Na przykład tuż przed wybuchem I wojny światowej również w Finlandii nasilały się represje i jakieś aktywne próby rusyfikacji, co również wywoływało jakiś wewnętrzny bunt w nim, ale jednocześnie był on carskim generałem, cała jego kariera związana była z dworem carskim i wówczas, co nawet zresztą powiedział mi wczoraj jeden z, przedwczoraj na spotkaniu w ambasadzie, jeden z przedstawicieli rodziny Zamoyskich, że wówczas myślano innymi kategoriami i jeżeli patrzymy na tę sytuację z naszego współczesnego punktu widzenia, oceniamy ją niejako błędnie, bo oceniamy ją przez pryzmat naszych doświadczeń. Otóż wówczas rzeczą oczywistą było, że robiło się określoną karierę, było się w określonym środowisku i elity rosyjskie, francuskie, niemieckie, angielskie komunikowały ze sobą tak samo jak współczesne rządy porozumiewają się między sobą. I teraz w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana, kiedy jeden, nazwijmy to współcześnie reżim, zastąpił drugi reżim dla Mannerheima, rzeczą oczywistą było, że trzeba podjąć decyzję zgodną z jego sumieniem. Dla niego przysięga carowi, przysięga wojskowa przed carem była przysięgą wiążącą. Z chwilą, kiedy car abdykował, z chwilą, kiedy zmarł czy został zamordowany, ta przysięga z punktu widzenia Mannerheima, tak to opisuje w swoich wspomnieniach, przestała go obowiązywać. I wówczas musiał podjąć decyzję, kim jest. Gdyby przetrwała Rosja, Imperium Rosyjskie, zapewne jego kariera trwałaby dalej, bo nie nastąpiłaby zmiana politycznej sytuacji na świecie. To by się kontynuowało. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Proszę zaprzeczyć, jeśli jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że tak by to wyglądało, ale ponieważ nastąpiła, że tak powiem, świat się odwrócił do góry nogami, więc i ludzkie losy zaczęły się toczyć inaczej. Tak, ja myślę, że ma pani rację. Rok 1917 był taką cezurą. Cezurą dlatego, że imperium zaczęło się rozpadać. Wiele krajów, wiele elit nie wierzyło, że Rosja się rozpada na dobre, że to już jest koniec. Najlepszy dowód to była sytuacja żołnierzy polskich walczących po stronie Francji, ponieważ Francja była w tym czasie sprzymierzeńcem Rosji, to też do 1917 roku władze francuskie nie zgadzały się na stworzenie polskiej armii. I trzeba powiedzieć, że dopiero w 1917 roku wielki książę Romanow, który był ambasadorem Rosji w Paryżu, zezwolił, żeby Francuzi stworzyli armię. I to była błękitna armia, której stulecie obchodzimy w tym roku. I ta błękitna armia powstała tylko dlatego, że Rosja już słabła i że można było działać. To samo się działo przecież, ten zamęt trwał do 1919 roku w zasadzie na ziemiach polskich. Masy wojska, maruderów, żołnierze niemieccy, Austriaccy, Rosjanie, to wszystko był niesamowity konglomerat. O tym
fantastycznie pisała Kosak-Szczucka, która opisywała w Pożodze rewolucję w miejscowości, w której mieszkała, koło Antonin Józefa Potockiego. I my dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzymy. Wtedy ówcześni ludzie też inaczej patrzyli. W tym czasie większa część społeczeństwa, również i polskiego, nie bardzo wierzyła w odzyskanie niepodległości jeszcze w 17 roku. No, uważano, że to nie wiadomo, czy to zwyciężą Rosjanie, czy Niemcy, bo już ziemie polskie były pod okupacją armii austro-niemieckiej. I tak naprawdę do końca nikt w to nie wierzył. I takim szokiem, a właściwie spowodował wybuch przyjazd Józefa Piłsudskiego, bo to była taka iskra, która wywołała przyspieszenie upadku zaborców. Prawda? Następowało rozbrojenie armii niemieckiej. To samo się zaczęły tworzyć polskie oddziały, przecież na Dalekim Wschodzie do Muśnicki, czy inne oddziały. Czesi też stworzyli własny korpus złożony z jeńców, którzy wyszli z obozów rosyjskich. Także ten niezwykły zamęt, ta wojna narodów trwała przez parę lat. Polska w zasadzie, mówi się, że była okres dwudziestolecia, ale to dwudziestolecie nie było dwudziestoleciem, dlatego że tak naprawdę to mieliśmy zaledwie 16 lat niepodległości, bo przecież powstania śląskie skończyły się w 23 roku dopiero. Także to jest ten niezwykły cud, który się przydarzył i Polakom, i Finom, że w ciągu tak krótkiego czasu te dwa narody zdołały odbudować swoją tożsamość i biologiczną, i duchową, przede wszystkim duchową. Ja myślę, że postać Mannerheima jest też, właśnie jak się porównuje z tym, co się działo w Polsce, to możemy odnaleźć bardzo wiele wspólnych cech. Dziękuję. Tak? Jeśli chodzi o znajomość języków, to pierwszym językiem Mannerheima był język szwedzki, ponieważ pochodził ze szwedzkojęzycznej rodziny i w domu mówiło się po szwedzku. Zresztą swoje pamiętniki, swoje wspomnienia spisywał po szwedzku jako najbardziej, że tak powiem, naturalnym dla niego języku. Drugim językiem istotnym w jego życiu był język francuski, bo był to język dworu rosyjskiego i również język na dworach polskich. Po francusku rozmawiał z Lubomirską, na przykład księżną Marią Lubomirską, z którą prowadził długą korespondencję przez lata wojny i z którą przyjaźnił się przez wiele lat. Kolejnym językiem, który znał, był oczywiście język niemiecki. Język polski
Trudno ocenić, w jakim stopniu znał, ale znał. Porozumiewał się po polsku. Tak przynajmniej wynika z lektury jego najróżniejszych biografii, pisanych przez różnych autorów i korzystających z różnych źródeł. Nie wiem, czy posiadał polskie książki. Wiem natomiast, że całą swoją majętność, a szczególnie trofea myśliwskie, które najpierw gromadził między innymi podczas swojej azjatyckiej wyprawy, również kolekcjonował je tutaj podczas polowań w Polsce, te swoje trofea i meble z Polski po I wojnie światowej przetransportował do Finlandii i wiele z tych mebli w tej chwili znajduje się w Muzeum Mannerheima w Helsinkach. Te meble były transportowane najpierw Wisłą do Gdańska, a potem z Gdańska statkiem do Helsinek. Także być może również i książki, które w Polsce miał i które w Polsce czytał. Być może otrzymywał książki polskie w prezencie, bo przecież i taki obyczaj bywał, że darowywano sobie książki. Kolejnym językiem był język fiński, którego de facto nauczył się, którym de facto nauczył się płynnie posługiwać dopiero w momencie, kiedy został wodzem sił zbrojnych w Finlandii. Wówczas musiał się nauczyć, a ponieważ zdolność do języków posiadał, w związku z tym przyszło mu to zapewne bez trudu. I jeszcze znał język chiński, co było plonem jego podróży po Azji i Chinach w czasie misji tajnej, którą spełniał na polecenie cara. Tak, ja jeszcze tutaj dodam, bo tutaj była mowa o tym, że Mannerheim też zakupywał rzadkie okazy koni. I to właśnie to było powodem częstych jego przyjazdów i przyjaźni jego z Józefem Potockim, jednym z największych latyfundystów ówczesnego Imperium Rosyjskiego. I Mannerheim często gościł w Antoninach, tych słynnych Antoninach znanych z Pożogi. I właśnie na tej wystawie, którą Państwo przygotowali, są jego zdjęcia z gospodarzem, z Józefem Potockim, jego żoną Heleną. On, tak jak tutaj już wspomniano, przyjaźnił się z Lubomirskimi, z Zamojskimi i wieloma innymi rodzinami. Te stosunki utrzymywał całe lata. Skoro o koniach mowa, to jeszcze przecież można, mała dygresja. Tam na wystawie jest między innymi Mannerheim sfotografowany na koniu Panasz, który w 1911 roku zakupił w Polsce. Natomiast są też zdjęcia z wyścigów, które mieściły się w rejonie ulicy Polnej na Polach Mokotowskich. I jest jedno dosyć niezwykłe zdjęcie wykonane przez Lil Popa bardzo nowoczesną metodą przy użyciu kilku aparatów fotograficznych. Jest to zdjęcie panoramiczne przedstawiające właśnie te wyścigi. O miejsce, gdzie socjety często bywały, spotykały się, spędzały czas. Ja myślę, jeżeli nie ma jakichś pytań, to... Nie, tam jeszcze pan chciał. Tak? Pytanie. Bardzo proszę. Chciałem poruszyć wątek, czy poruszył jeszcze. Bazę się w tablicę pamiątkową w Kaliszu i bodajże w czerwcu będzie odsłonięty jeszcze pomnik. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Finlandią w 1919 roku, kiedy to ówczesny minister spraw zagranicznych nie będę dyskutować, kto był ministrem, natomiast mamy dokument tutaj w tej wystawie,
podpisany przez Paderewskiego, gdzie zgłasza petycję o uznanie niepodległości Polski przez Finlandię i to uznanie zostało podpisane przez Mannerheima właśnie. Ówczesny rząd i parlament podjął decyzję pozytywną, uznali nasz kraj. I chyba był to jeden z pierwszych krajów, który uznał niepodległość Polski. Tak. Czy może jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Może coś jeszcze poprosimy panią ambasador. Dziękuję za wszystkie pytania. And if I switch into English, I would really like to thank you all for the interest you have shown towards our national hero Marshal Mannerheim and also towards my country. It is I am here since 3 years and it has been really very nice surprise to for me to notice how close our relations are and how much the Polish friends, the Polish people know about Finnish history, how interested they are in the Finnish history and how much they appreciate the Finnish history. And this is of course Marshal Mannerheim, he is one of the icons of the Finnish history, perhaps the most important, single most important man during our 100th years of independence. As you know, we are celebrating this year our 100th years of independence. And I really hope that our cooperation around Mannerheim and perhaps other books on the history of Finland will continue. So thank you. Dziękuję bardzo. Pani ambasador prosiła podziękować w ogóle wszystkim za to zainteresowanie w ogóle osobą Mannerheima. Jest ambasadorem od 3 lat. I bardzo się cieszy, że też dla Polaków Mannerheim jest postacią interesującą, bo przecież to ikona niepodległości Finlandii. Dziękuję bardzo i teraz Państwa zapraszam tutaj na skromny poczęstunek. Będzie możliwość porozmawiania też z panią ambasador i myślę, że zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki, bowiem można wyciągnąć też cenną lekcję historii, czytając tą książkę. I ta książka też przypomina w pewnym sensie i dzieje naszego kraju. Dziękuję bardzo.